Witam po przerwie. Katarzyna Górska. Przypominam, że oglądają Państwo Kulisy Manipulacji, a tym razem mamy kolejnego gościa, Jacek Liźniewicz, Gazeta Polska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I przypominam, że rozmawiamy o dramatycznej historii męczeństwa, politycznego męczeństwa Romana Giertycha. Straszna rzecz się przydarzyła. Pan Giertych zasłabł, gdy zobaczył funkcjonariusza CBA. No a później już było tylko gorzej, bo jak pojawiał się gdzieś prokurator, to pan Giertych od razu zasypiał, jak śpiąca królewna. To mniej więcej to jakby czar rzucał jakiś ten prokurator na pana Giertycha. Zresztą to mniej więcej taka jest narracja, że coś zostało, że tak powiem, na pana Giertycha rzucone. No więc poproszę o materiał, bardzo proszę, o planszę. Widzą Państwo, to jest wpis pana Jakuba Tau z monitora konstytucyjnego.eu. Krzyk zatrząsł mediami niezależnymi. To nie my, a zarzut poważny. Neurotoksyny. Agent coś zrobił w łazience i mecenas Roman Giertych stracił przytomność. Sprawa znana. Skojarzenia też znane. Skripal i Nawalny. Bardzo dziękuję za planszę. No więc właśnie, jednym słowem o trucie. Tak, to tutaj od kilku dni jest suflowane, że jest to tajemnicza substancja. No ja bym się oczywiście powstrzymywał przed takimi sugestiami, bo szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby polskie media były, znaczy polskie służby były tak wyspecjalizowane, żeby dysponowały takimi substancjami, żeby których nawet nie opisują chyba te poradniki toksykologiczne. Nie, właśnie, bo ja wejdę w słowo i powiem, że to naprawdę niezwykła substancja. Ona jednak jest zupełnie inna w działaniu. Byłaby inna w działaniu niż chociażby ta, którą użyto wobec dwóch wymienionych obywateli Federacji Rosyjskiej. Tak. Bo to jest taka substancja, która wywołuje senność tylko na widok, rozumiem, konkretnego prokuratora z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dokładnie, to jest substancja dedykowana, przepraszam, pod fizjonomię tego człowieka. Ja sobie przypominam tylko jeden taki film w historii w swojej kinematografii, z tego co przeczytałem i obejrzałem, no to Harry Potter. To jedyne, nie tam były zaklęcia, które mogłyby coś takiego, tam były też takie produkty Wesleyów, które no, takie rzeczy załatwiały, nie? Że rzeczywiście, no ale to znam, była wyższa magia, nie ale Harry'ego kto wie, Pottera, może ale trzeba za to, uwierzyć ale za magię. To znam Scooby-Doo i Scooby-Doo też ma taki problem, że on jak tam zobaczy jakiegoś ducha, to od razu pada, więc to, no co prawda tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o Scooby-Doo, to jest no, dużo szersze grono tych, którzy wywołują u niego nagłe zasłabnięcie, no ale być może coś jest na rzeczy. Być może to jest po prostu ulepszona substancja niż ta, którą normalnie Scooby-Doo został potraktowany. No ale idziemy dalej, szanowni państwo, no bo ta wieść o tym, że Roman Giertych został otruty neurotoksyną i to taką właśnie wyspecjalizowaną, która działa jakby w połączeniu z twarzą jednego z prokuratorów prokuratury okręgowej w Poznaniu. To jest naprawdę, to już jest być może Nobla ktoś za to dostanie kiedyś, jak to zostanie ujawnione w ogóle. Trzeba by życzyć Romanowi Giertychowi, żeby pan w sklepie nie miał takiej samej twarzy jak ten prokurator, bo chłop pójdzie po bułki i zemdleje przy kasie. No to... Uśnie, bo to jest, on usypia. Bądźmy precyzyjni. No dobrze, plotka zaczęła się rozchodzić po internecie, więc sprawą zainteresował się pan Zbigniew Hołdys. Bardzo proszę o kolejną planszę. Neurotoksyny? Pyta dramatycznie, no bo jeszcze z wykrzyknikiem. Ktoś nieanonimowy potwierdzi? No, widać, że pan Hołdys jest wstrząśnięty tym. No to jest też głos Jarosława Kurskiego z Gazety Wyborczej. Jakże, bardzo proszę. Kolejna plansza, to właśnie też ze strony wyborczej.pl. Bezwzględność i cynizm władzy świadczą, że wcale nie mamy w Warszawie Budapesztu, jak zwykło się sądzić. Warszawa jest Moskwą.
Tyle, że jeszcze tu nie trują. No jak nie trują, panie Górski? No to trują właśnie i to jak perfidnie. Że właśnie tylko trują tak, żeby to się, ta trucizna jest trudna do uchwycenia, ale, bo ona działa tylko z twarzą prokuratora jednak. Ale ja chcę powiedzieć, że ta trucizna jest też o tyle niesamowita, że jest na nią antidotum. Tym antidotum jest brak decyzji, korzystna decyzja sądu jest antidotum na tą neurotoksynę. To całe szczęście, że jest jednak. Natychmiast po tym, jak sąd uznał, że nie będzie jednak aresztowania Romana Giertycha, temu się w cudowny sposób poprawiło i no to jednak jest to jakaś, mam wrażenie, jest nadzieja ale duże też również obciążenie dla sądów jednak mimo wszystko. No duże, tak, to prawda. No to dalej śledzimy wpisy pana Zbigniewa Hołdysa, bo on drążył sprawę, bardzo proszę, to twitterowe wpisy, dwa połączone. Polityczne bandziory, na ich koncie Leper, Blida, Giertych, Serdyński, Marczuk, Oleksy, Neumann, Gawłowski, ojej, przepraszam, aż głos tracę z wrażenia. Zaszczuwanie Lecha Wałęsy, polowanie na Kwaśniewskich, to jest władza RP. Idzie śladami Kiszczaka. Och, i Paweł Adamowicz oczywiście, przepraszam za pominięcie w chaosie. Kolejna wielka, śmiertelna ofiara szczucia PiS. Robi wrażenie, co? Lista robi wrażenie, rzeczywiście jest to wstrząsające. Ja mam wrażenie, przepraszam, mi się tylko jedna myśl po tym nasuwa, że tu naprawdę jest potrzebny lekarz. I to niekoniecznie Giertychowi, nawet uważam, że Giertychowi to szkoda, że tak powiem, lekarzom głowy zawracać w tym momencie na Giertycha, bo mam wrażenie, że się bardzo dobrze czuje. Ale tutaj parę przypadków się ujawniło, że pewna specjalność by się przydała medyczna. Tak, no trochę, no zachęcamy do teleporad jednak, bo to... Ja nie wiem, mówiąc szczerze, czy przypadek nie jest poważniejszy, czy nie wymaga jakiejś tej porady, bardziej stacjonarnej. No to dobrze, zobaczmy, bo pan senator Marcin Bosacki, to jest senator Platformy Obywatelskiej, też się odezwał. On ma już nową propozycję w stosunku do tych poprzednich różnych głosów, bardzo proszę. Pan senator Bosacki pisze, że mecenas Roman Giertych właśnie zdobywa ostatnie kwalifikacje na prokuratora generalnego, gdy po PiSie przywrócimy rządy prawa. No więc to okazuje się, że usypianie na widok prokuratora to jest, żebym tutaj się nie pomyliła, ostatnia kwalifikacja dla prokuratora generalnego. Jak ktoś umie usnąć na widok, szanowni państwo, jak ktoś umie usnąć na widok prokuratora, to nic, tylko prokuratorem generalnym powinien zostać. Tak, ale to jest ciekawe, czy będzie zasypiał na temat, na wizytę każdego prokuratora, bo to trochę by było No nie, tylko bez Poznania wtedy nie będzie mógł do niego przychodzić. Trudna decyzyjność by wtedy była, rzeczywiście, jeżeli by zasypiać na każdym, bo w zasadzie można by było powiedzieć, że wtedy mogłaby być to dowolna osoba na stanowisku prokuratora generalnego, która losowo byłaby podejmowała decyzję. No ale szanowni państwo, my tutaj się śmiejemy. Mówimy o tym, że pan Roman Giertych właśnie ostatnie szlify przychodzi w szkoleniu na prokuratora generalnego zdaniem senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bosackiego, i tym szlifami ma być usypianie na widok pewnego prokuratora z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdaje się. Ale my zapominamy, a przynajmniej ci, którzy tak ochoczo się wypowiadają na temat neurotoksyn i wszystkich różnych innych szaleństw, zapominają, że pan Roman Giertych ma rzeczywiście pewne talenty, które wychwalają jego klienci. No to trudno już, jak klienci polecają swojego adwokata i mówią o jego zdolnościach, no to trudno z nimi polemizować, bo rozumiem, że właśnie ze względu na te wyjątkowe umiejętności pana Giertycha, to dlatego go wynajęli. I tutaj pan Leszek Czarnecki, pewne taśmy się w pewnym momencie odnalazły. Bardzo proszę. Pomagając Giertychem w sprawie reprezentowania nas zbiorą sporowym. Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie rozstrzygnięcia. Absolutnie może taką umowę. Nie sądzisz, że to ładne? Nie, ja mówię, że ja po prostu tacik, no. Nie dłużej.
przeleciało. 50 też mi. Szczerze mówiąc, myślę, że to nas zadowala. Tam jest taka sprawa Krausego. Pewnie pamiętacie, że on się zobowiązał o objęcie akcji i dofinansowanie telewizji familijnej. I 16 lat już prowadzi sprawę o egzekucję. I tej kobiecie z tej telewizji, pani umrze i nie zazwaczy pani złotówki. 16. No właśnie, pani umrze, a nie zobaczy pani tych pieniędzy. Roman Giertych, jednym słowem, szanowni państwo, potrafi przedłużać, paraliżować, sabotować i blokować wszelkie postępowania sądowe, prawne. No, jak widzą państwo, jego klient po prostu uchachany od ucha do ucha chwali te jego umiejętności. Zadowolenie i to wszystko z ust człowieka, który walczy o praworządność, walczy o sprawiedliwość w sądach, a tak jak walczy, to widać, no po prostu ściema, ale też no, wykorzystywanie każdej możliwej sztuczki do tego, żeby opóźniać, żeby robić wariatów. No gorzej, ja rozumiem, że to tak działają struktury pewne w przepisach, w gąszczu przepisów. No gorzej, że media i wszyscy dookoła komentatorzy, no zamiast powiedzieć panu mecenasowi, nie wygłupiaj się pan i z tym Nowiczokiem i innymi neurotoksynami nie zasypiaj na widok prokuratora, no to jednak brnie. Szanowni państwo, mamy dosłownie, i tak już prawie jesteśmy po czasie, ale jeszcze jeden fragment, to pan Roman Giertych sam mówił o tym, że jest po prostu oszustem i potrafi oszukiwać, nie ma z tym najmniejszego problemu, a mówił to w rozmowie z Newsweekiem w 2014 roku. Zobaczmy ten fragment. To ja rozwaliłem ten rząd. Rząd koalicyjny wówczas to był tak zwany pierwszy rząd PiSu. I jestem z tego dumny, skoro pan chciał Konrada Wallenroda, to proszę bardzo. My się przyjaźniliśmy z Donaldem Tuskiem, Rokitą, Schetyną i tak dalej. Grywaliśmy z nimi po cichu w piłkę, w koszykówkę. Gdyby wówczas się o tym dowiedział nasz elektorat, to by nas rozszarpał. I tu nie chodzi o to, że pan Roman Giertych oszukiwał, dziękuję za planszę, swoich koalicjantów i tak naprawdę niszczył rząd, w którym sam był, bo to już nie ma większego znaczenia, ale przede wszystkim, że nie miał problemów z tym, żeby oszukiwać swoich wyborców, a miał pełną świadomość, bo to o tym mówi, że po prostu gdyby wyborcy się dowiedzieli, kim jest naprawdę i co naprawdę robi, to by go rozszarpali. To jest cytat z pana Romana Giertycha, więc trudno, szanowni państwo, zakładać, że to, z czym mamy dziś do czynienia, to jest coś innego niż po prostu kolejny teatr, którego aktorem, chyba marnym, jest Roman Giertych. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Jacek Liźniewicz z Gazety Polskiej. Dziękuję teraz państwa i moim gościem wcześniej Adam Borowski. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, ale z Republiką proszę pozostać, do tego zachęcamy. Do zobaczenia.